Dolnośląski triatlon. 50 metrów zbiegu, 50 metrów przeprawy wodnej i 200 metrów ciężkiego sprintu na sam szczyt skoczni Orlinek. 2004 roku Adam Małysz postanowił rekord skoczni 94,5 metra. Chcieliśmy po prostu obudzić tą skocznię. Skocznia miałaby służyć do skakania. Nie tylko jak w Zakopanym, w Szczyrku czy w Wiśle można skakać. Mamy karkonosze. W karkonoszach powinny być też skoki. Proszę, na główkę, na bombę, na brzuch, na nogi. Różne metody, a potem płyną. Dziarsko, niektórzy się delikatnie oszczędzają. Inni już dali ogień, nie bali się. Przyjechać tutaj do Karpacza, z całej Polski, z całej Europy. Ktoś nawet jest z Bangladeszu. Ten element tutaj w biegu Kilde Devil Hill w Karpaczu, czyli ten zbieg i potem 50-metrowe przepłynięcie zbiornika z dość zimną wodą, około 12 stopni, naprawdę robi z tej imprezy coś ekstremalnego, coś, no taki ewenement na skalę w sumie światową. Woda ściska nam płuca, przez to jak z niej wychodzimy, bardzo trudno się rozpędzić, trudno złapać oddech. Dodatkowo jeszcze mamy zmrożoną głowę, zanim zrobimy te kilka kroków. Naprawdę zimno i nieprzyjemnie. Niestety ta woda nie ma 25 stopni. W tym roku wyjątkowo jest ciepło, bo ma 14, w zeszłym roku miała 8. Bardzo niebezpiecznego ze skoku. I pójdą pod górę, a tutaj zaczną się schody. To nasze wojowniki, nasze kozaki z kozaków najlepsze. To wyróżnia ten bieg na kalendarzu imprez polskich, europejskich i światowych. Bardzo ładnie, niektórzy od razu czterówki i jeszcze kilka. A to jest brzeg, który tylko na początku wydaje się radością, wydaje się lepszy. Już wychodzą, prosimy o dotyk, dajcie im trochę oklasku, ale zawsze jest lżej. Jakby z wierzchu to nie wygląda, ludzie, którzy to oglądają, kibice, myślą sobie, no kurde, tak biegną, czy to tak, co to za problem, nie? Dopóki nie spróbują. To było karkołomne zadanie wziąć udział w tych zawodach. Mam dosyć, jeśli chodzi o wyzwania fizyczne. Powiem brzydko, trzeba mieć jaja i te kobiety, które tu dzisiaj startowały, tak się mówi oczywiście przyzwyczajowo, ale te jaja miały i było widać, jak biegają jak harty. Jest coś w tym niezwykłego i generalnie warto przyjechać do Karpacza, żeby odbyć ten bieg karkołomny, a jeśli nie biec, to przynajmniej sobie pooglądać, jak ludzie się zmagają, bo nie dość, że plenery są piękne, to i szczytne wydarzenie sportowe się tutaj stworzyło. Publiczność, wspieramy biegaczy! Powolutku kontrolujesz, dobrze? Brawo! Ale tam jest zażarta walka, dron to wszystko pokazuje. Transmisja idzie na żywo między innymi na stronach Radia SK, które wspiera tą fantastyczną imprezę. A zawodnicy, proszę, jak oni pięknie tam pędzą. Zwarli się teraz, jakby byli najlepszymi przyjaciółmi, nosio w nosio. Bula na kroki ma nachylenie około 30% i prawda jest taka, że trzeba iść jak po drabinie prawie. I to jest taki najgorszy chyba moment z całej trasy. Jest to naprawdę wyczyn.
wbiec tutaj na samą górę i niesamowity wysiłek. Dużo w swoim życiu trenowałem, ale to jest duży wysiłek naprawdę. Coś tam się dzieje, ale tam są emocje, te nogi już pracują miarowo. Tam słyszałem od zeszłorocznych biegaczy, że wyłącza się głowa. Po prostu człowiek pamięta o tym, żeby był wdech, wydech. Noga do przodu, noga do tyłu, noga do przodu, noga do tyłu. No i tak powoli na górę. Jak zobaczymy niebieskie koszulki stojące po środku, to nasze zabezpieczenie. To znaczy, że ostatni zawodnik minął właśnie tą linię. Tam pod koniec będzie ciasno, oni walczą. Będzie szła na centymetry, na nos, to ma większy nos. Jest już drugie miejsce, jest trzecie. Poród to pikuś. To jest jakieś czyste szaleństwo. Tam endorfiny po prostu leją się strumieniem w dół tej skoczni. Ależ tam testosteron kwitnie. Wręcz widać to falującego powietrzu. A oni cały czas do przodu. Nikt się nie poddaje. Lecą, pędzą cały czas do góry. Ludzie zamarli. Niektórych wypadły szklanki z herbatą. Gratuluję. Pół godziny po pobiegu, ja jeszcze czuję, że mi trochę drżą mięśnia, więc ten poziom kwasu mlekowego i przewentylowanie płuc jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a więc naprawdę polecam każdemu, żeby spróbować, bo jak ktoś zazna bólu w tym biegu, no to później każdy ból na maratonie będzie niczym w porównaniu z tym. Naprawdę biegniemy, tak jak w moim przypadku, niecałe 5 minut, ale to 5 minut jest takie, że jak ja bym wiedział, że takie będzie, to inaczej życie ułożył, słuchajcie. Ten bieg to jest moim zdaniem walka z samym sobą, mimo tego, że Piotrek przez pewien czas może i był na wyciągnięcie ręki, to... Niby jest, ale na wyciągnięcie ręki, ale znowu to jest niby blisko, ale tak daleko, bo naprawdę nogi no, odmawiają nam posłuszeństwa, głowa już jest wcześniej wyłączona, gdzieś tam, tak jak mówiłem, uruchamiamy te swoje wewnętrzne pokłady, gdzieś tam głęboko schowane energii i ostatnią siłą woli gdzieś tam próbujemy doczołgać się do mety. Drugi raz z rzędu obroniłem tytuł w Karpaczu, czyli jestem trzykrotnym zwycięzcą od 2014 roku. Poprawiłem rekord trasy, nie udało się złamać 3 minut, wyszło 3 minuty i 30 setnych, a więc bardzo blisko, ale to właśnie ułatwi może za rok ponowne wyśrubowanie tego rekordu. Polecam ten bieg wszystkim, żeby sprawdzili się, czy mali, duży, z większą wagą, z mniejszą, dla kobiet, dla mężczyzn, dla wszystkich jest ten bieg. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie, za zaufanie, że byliście ze mną przy tej organizacji. Dziękuję bardzo, widzimy się za rok. Zapraszam wszystkich na 4. edycję Kill the Devil Hill 2017, ostatni weekend sierpnia.